Dzień dobry, witajcie moi kochani. Słuchajcie, jest taka zima tutaj u mnie, że może zobaczycie tutaj w tych moich wspaniałych okularkach. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Jest koniec, po prostu koniec. Czekajcie, bo tu ręka delikatnie. Oj, fajnie. Każdym samochodem da się jechać po prostu bokiem. Słuchajcie, przyszedł czas w końcu, żebym dzisiaj nagrał ten filmik o silniku 3.0 diesel M57 od BMW, bo tak na luzie jadę, bo to już nie ma sensu. Próbowałem to nagrywać, takie wiecie, chciałem taki piękny wykład zrobić. Nie ma tematu, za dużo informacji po prostu i co, ty nikt by nie zrozumiał w ogóle. Za dużo tego wszystkiego. Więc dzisiaj jadę po prostu tak na luzie, z informacji takich ogólnych, bo nie będę się zagłębiał po prostu w jakieś takie kompletne szczegóły, bo to w jednym filmie naprawdę nie ma kompletnie żadnego sensu, bo tak jak powiedziałem, nagrywałem to, potem patrzę, słucham, myślę, Boże święty, cała ósma klasa w jeden dzień, nie da się tak zrobić, nie da się tak. Także dzisiaj całkiem na luzie. Jeszcze oczywiście wiecie, cały czas tam czytam te różne fora i pytania ludzi, użytkowników samochodów BMW, w szczególności z tym silnikiem, i powiem wam, że rany boskie, do kościoła bym poszedł i się pomodlił, bo po prostu świadomość ludzi w pewnych momentach, a często, którzy mają dany samochód z danym silnikiem, jest po prostu zerowa, ej, słuchajcie, zerowa. Ale to nie, ja nie mówię tutaj, że ktoś coś źle czy dobrze, po prostu, no nie każdy się interesuje, ja rozumiem, ale ktoś kupuje i dopiero wtedy mniej więcej coś się tam uczy. Tu weszło, tu wypadło i no i po prostu, Jezus Maria, no powiem wam, no odważni, chociaż, no nie, no ja tam w motoryzacji troszeczkę siedzę, więc jestem odważny, mogę sobie kupić nawet jakiś chiński samochód, Changsiong, Fung i na pewno coś się da z tego zrobić, ale kurde, żeby tak w ogóle, wiecie, chłopaki tam 23 lata, kupił sobie siódemkę w 3-litrowym dieslu, a on myślał, że on ma 745D. Rozumiecie, wiecie, myślał, że on ma 3-litrowego diesla, tylko tego mocniejszego, wiecie, 745D, czyli V8, ale on był przekonany, że on ma 3-litrowego diesla, tylko tego mocniejszego i dlatego ma takie oznaczenie większe, bo w nowych BMW tak jest, po prostu, no, jest tam 550D i oni myślą, że tam jest 5-litrowy diesel. Dobra, nieważne. M57, słuchajcie, od BMW, 6-cylindrowy silnik, w rzędzie taki długi. Były trzy generacje tego silnika, słuchajcie, bo ludzie mylą, nie wiedzą w ogóle, co jest grane. Tak jakby trzy różne te silniki, one się wszystkie nazywają M57, ale są trzy różne silniki, chociaż jak tak patrzeć po logice, to jakby gdyby takie same. Słuchajcie, M57 to jest tylko M57 i to jest ten taki pierwszy, taki stary, który był produkowany, w ogóle wyprodukowany i produkowane w latach 98-2002 i to było tylko M57. M57N to jest inny silnik z literką N jak Natalia na końcu, to jest inny silnik, czyli następca tego wcześniej M57, następny silnik, zmodernizowany, ulepszony, produkowany 2002-2006. I słuchajcie, następny silnik, który jest już zmodyfikowany, ulepszony i praktycznie jakby całkiem inny, to jest M57N2 na końcu i ten silnik produkowany 2005-2010 i koniec, kropka. A potem już są silniki, oznaczenie na początku N jak Natalia. To już są kaputo, inne silniki całkowicie. I słuchajcie teraz. M57N2, czy pasuje rozrusznik z M57N2 do M57N, czy pasuje mi ta dostawca, wczoraj nawet jakoś tak czytam, czy pasuje mi rozrusznik z przedlifta do polifta, czy pasuje mi turbina z polifta do przedlifta, czy ja mogę sobie wsadzić turbinę z E60 531 koni do mojej E39, ło, panie kochany, no. No nie da się takich rzeczy robić. Znaczy, nie, wiecie, w życiu się wszystko da. Tylko to nie jest takie, wiecie, wyciągnął i przykleił. Na rzepy, to nie jest na rzepy. Słuchajcie, taka sytuacja. M57 to jest silnik produkowany, tak jak powiedziałem, 98-2002. Montowany w piątce E39, w siódemce E38, w X5 pierwszej, E53, W46. M57 w pierwszych samochodach. Silnik fajny, żeliwny blok, super niezniszczalny, łańcuch rozrządu, wszyscy chcą łańcuch rozrządu, żeby się nie wymieniało, nie wiem, o co to chodzi, nie wymienia. Dobrze, no to taki tam jest, taki długo, bardzo długowieczny. Trzy są klapy wirowe w kolektorze dolotowym, w manualu nie ma, w automacie są, także we wszystkich tych silnikach są klapy wirowe, tylko i wyłącznie nie ma w jednym jedynym silniku z oznaczeniem 2,5 litra, ale to jest 3 litrówka,
Tylko że 197 koni, ona dopiero tam jest troszeczkę później, bo to jest M57N2. Także w tym silniku, jako silniku 3-litrowym od BMW, nie ma klapek wirowych w kolektorze drutowym. Tak to wszędzie praktycznie macie, tylko że w tych pierwszych, w manualu, w tych pierwszych samochodach 98-2002 nie ma. Tyle. We wszystkich innych trzeba ściągnąć, zaglądnąć, wyrzucić, zaślepić, naprawić, zostawić w świętym spokoju. Słuchajcie, czy można jakoś modernizować sobie silnik M57 jakoś tak na ten następny, czy tam coś poprzekładać, jakieś wtryski, tak jak ludzie mówią, przełóż sobie wtryski, takie będzie silniej, mocniej, turbo. Słuchajcie, to nie jest takie łatwe, ponieważ układ wtryskowy w tych pierwszych silnikach jest po prostu całkowicie inny. To jest pierwszy układ wtryskowy w tamtych silnikach taki wymyślony i on był taki, tylko trzeba zrozumieć, co ja teraz powiem, że nie, że zły, nie, że niedobry, bo się psuje, tylko że on był mało wydajny. O, może tak, mało wydajny. Także na seryjnych wtryskach, na seryjnej turbinie te silniki tam można kręcić do plus minus 210-220 koni. No, z tego względu, że map sensor nawet tam jest za słaby. Poza tym skrzynie biegów, jakie były automatyczne, akurat w automacie tam były, w dieslu niestety były GM-owskie skrzynie, no nie wytrzymują momentu obrotowego powyżej 500 N i tam by też to wszystko wysypało, rozumiecie? Jak? A poza tym te skrzynie tak się wysypują same z siebie, ale jak jeszcze wy tam narobicie tych koni, a za koniem to od razu newtonometr biegnie, no to ta skrzynia po prostu drive, but i trrr, wysypało się na ulicę. Także te silniki, no proszę ja was, zostawmy w spokoju, do tych 220 nie trzeba nic więcej, one są fajne, sprawne, jeżdżą prężnie, w tamtych samochodach nie trzeba naprawdę nic więcej, oczywiście można wszystko modyfikować do pełna, tylko że to są koszty i dużo przeróbek. Moce w tamtych silnikach 184-193 konie, a poza tym tamten silnik pierwszy M57 to nawet nie powinno być pełne 3 litry, bo tam jest pojemność 2926 i to jest, można by powiedzieć, wtedy 2,9, tak? Także do 2002 roku ten silnik miał taką jak gdyby mniejszą pojemność. I słuchajcie, nie przejmujcie się, bo wszystkie te informacje opiszę w opisie filmu. Także jak czegoś nie zrozumiałeś, to postaram się tam właśnie wszystko w opisie filmu ładnie rozpisać, rozrysować, kiedy żeliwny blok, kiedy aluminiowy blok, kiedy jaki wtrysk, kiedy jaka turbina. Także o to się nie martwcie. Postaram się to wszystko tam wyjaśnić. Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś w tym filmie, muszę to powtórzyć jeszcze wam kilka razy podczas tego filmu. Pamiętajcie, to nie był tylko pierwszy raz. Nie ma tam w tym silniku zamiennie pompy wtryskowej, wtrysków z nowszych modeli, nie ma. Nie ma turbo zamiennie, tak, plug and play, nie ma, trzeba przerabiać. Komputer też nie da się tam przełożyć, tak wszystko, to jest całkowicie wszystko innego. Także te silniki są super, mega super, ale umówmy się, że one są takie jeszcze troszeczkę, jak gdyby do tych naszych nowoczesnych czasów, takich bardzo mocno tuningowych, troszeczkę jeszcze troszeczkę starodawne, troszeczkę. Ale też niemożliwe, no, tak żebyście pamiętali. Słuchajcie, przychodzi rok 2002 i wjeżdża silnik M57N, tylko tyle, kot nad koty i już nic więcej w życiu mądrego, lepszego nie wymyślili. Także to wbijcie sobie do głowy, bo to jest najlepszy motor i w ogóle nie ma tutaj o czym mówić. Jest po prostu kot. I sprawa wygląda następująco. M57N produkowany 2002-2006. BMW 765, oczywiście, o którego tak wszyscy dopytują, że tam jest, X5, no to wszystkie BMW przeważnie, no wszystkie w tamtych czasach przeważnie dostają taki silnik, bo popularny, fajny silnik, więc jest okej. Jest w trójkach, jest w piątkach, w X-ach, we wszystkich praktycznie modelach. Silnik jest super. Taki sam sześciocylindrowy, tak samo w rzędzie, wszystko to samo. Blok żeliwny. I tutaj właśnie cały czas walczycie z tym żeliwny, aluminiowy i ludzie się kłócą, że ostatnio pan się kłóci, że on ma w poliwcie, w E65, żeliwny blok. I się kłóci, że on jest tego pewny, że on tak szukał, tak długo szukał, że znalazł. Widzicie, jak to, jakie ma szczęście? W poliwcie w E65, w siódemce, znalazł se chłop żeliwny. I jeszcze, kiedyś to w ogóle jeszcze, to zaraz wam powiem, jaki jeszcze ostatnio typ był, to w ogóle już można się wywrócić ze śmiechu. Ale to. M57N, żeliwny blok, łańcuch rozrządu, wszystko super, cały silnik od góry do dołu zrobiony super, wałki rozrządu super, zawory super, głowica super, wszystko w tym silniku jest super, klapki wirowe w kolektorze dolotowym są, tak jak powiedziałem, zawsze są. Słuchajcie, silniki mają moc od 204
218 do 272 koni i ten 272 konie to jest silnik biturbo, czyli na podwójnej turbinie, ale na żeliwnym bloku, na idealnych tryskach najlepszych z całej tej ekipy, ze wszystkim najlepszym z całej tej ekipy, a montowany tylko i wyłącznie w piątce E60 i to w latach 2004-2006 i koniec, nie ma auta. Także nigdzie więcej tego silnika nie znajdziecie. I to jest właśnie jak gdyby trochę błąd, bo ktoś, kto się zna na tych silnikach i chciałby mieć fajny silnik, tak właśnie 57, to każdy by chciał mieć właśnie ten, bo jest naprawdę spoko. No i właśnie ten ktoś coś tam powiedział, że w E65 po liftowym on ma właśnie ten silnik na żeliwnym bloku i 272 konie. Kozak nad kozaki. No super, niech ma. Był tylko w piątce. Ja nigdy w życiu nie spotkałem się z tym silnikiem w żadnym innym samochodzie. I to jest taki silnik, wiecie, o którym tak niedużo się mówiło, po prostu był, nikt tak nie mówił i wszyscy zaczęli mówić o tym 286, czyli jego takim następcy. I tamten to już jest i w Top Gear, i tu, i tam, i 286. Taki najlepszy, bo taki mocny. No ale tamten jest praktycznie taki sam, słuchajcie. Tylko, że jeżeli chodzi o wykonanie całego silnika, jest lepszy. Ten silnik praktycznie, jak gdyby już w gratisie dostajecie od BMW, pełny tuning w ogóle BMW i nic nie potrzebujecie zmieniać. Bo tam wystarczy, że do tego silnika zrobicie program i macie 340 koni i normalnie ciężko się samochodem jeździ i nic nie musicie zmieniać. W tym samochodzie jest wszystko włożone super. Pompa wtryskowa, wtryski, turbo. Wszystko, rozrząd ten taki, co lubicie nie wymieniać, no, takie tam jest, taki długowieczny. Ale to wiecie, wszystko ma pewne granice i pewien kres, także to nie jest tak, że to wszystko jest takie, nie wiadomo, tak, do miliona kilometrów i nic nie róbmy. No, a te silniki naprawdę dużo wybaczają i dlatego ludzie z tego korzystają, niestety, szczególnie u nas w kraju. Słuchajcie, te silniki wychodziły też jak gdyby w dwóch wersjach, te M57N. I to jest takie, widzicie, zagmatwane, że jak to w jednym bym chciał odcinku wszystko powiedzieć, no to nikt nie zrozumie nic, bo tam i wtryski się trochę zmieniły i to się zmieniło i turbo się zmieniło. Jejku. No i tak było. Dlaczego tak było? I bardzo też dużo ludzi pyta, dlaczego tak jest na przykład, że ma starą E65 z 2003 roku, czy tam piątkę E60 i jeden ma DPF, a drugi nie ma. Tak bywa. Bywały te samochody z DPF-em, bo tam chodzi o normę. Tam te samochody były w czasie, kiedy była norma Euro 3, Euro 4 i są takie kraje, jak na przykład Szwajcaria, Luksemburg, Szwecja, Norwegia, niektóre rejony Niemiec, że oni po prostu te normy spalin wprowadzili wcześniej i tam tak musiało być, koniec, bo tam jest ekologia. No i te silniki M57N, te na żeliwnym bloku, bo to jest silnik na żeliwnym bloku, pamiętajcie, cały czas to powtarzajcie w głowie. Ten silnik właśnie wychodził w tych dwóch wersjach, z DPF-em i bez DPF-a. Te bez DPF-a, super, wszystko super, tam nie ma w ogóle żadnych jakichś takich minusów. One miały turbo na podciśnienie, one miały fajne wtryski, one miały wszystko fajne. Tylko, że układ wtryskowy był taki lekko słabawy. Ale taki, no wiecie, można było sobie w tym silniku M57N, tylko w tym, można było sobie właśnie na zamiennie przekładać wtryski i na przykład wsadziliście sobie wtryski, te 219 z 272 konie i tam obsługiwaliście już wydajność do 450 koni i nic więcej wam nie było do szczęścia potrzebne. Plug and play, fik, klik. Założone, gra działa, jest super. Robimy tuning, mapa, idziemy do pana tunera. I sprawa się zamyka. Słuchajcie, i były właśnie, tak jak powiedziałem, turbo na podciśnienie, w tych właśnie bez DPF-a, a te z DPF-em niestety to takie lekko zmodernizowane i tam było turbo, już tam ze sterowaniem elektrycznym, wtryski były fajne, takie dosyć mocno wydajne, ale był DPF-ik, taratatata, troszeńkę była zmiana, ale to troszeńkę, o to się w ogóle nie bójcie, bo ta zmiana nie była zła. Spoko, nic mu to nie pogorszyło, po prostu był DPF-ik. Słuchajcie, w E65 to tak nie poznacie, bo wydechu nie widać, ale w piątce, w E60 łatwo to poznać, kto miał DPF-a, kto nie miał, bo samochód bez DPF-a ma taką grubą, brzydką rurę zagiętą do ziemi, taki po prostu jak maszyna rolnicza, brzydko. No, przepraszam, dwie, bo to przecież 3 litry. Panie, coś pan jedną rurę mówi, że ja mam taki mocny motor. Dwie rury w dół, ale jeżeli były dwie chromowane fajeczki jak w polifcie, no to DPF-ik już, panowie, DPF-ik. No to właśnie mówiło o tym, że DPF-ik, taki fajny, ładny, czyściutko, nieśmierdzały spalinki. DPF-y w BMW-kach żyją lata i jest jeden powód, który jak gdyby robi problem z DPF-em w tych silnikach od zawsze, to jest ten sam powód od początku do końca, o którym ludzie nie wiedzą, bo nie wiedzą jak sprawdzić, bo tego nie widać i często wycinają DPF-a, bo niby, że się uszkodził. W BMW DPF, jak jest wszystko sprawne, to jeździ, uwierzcie mi, lata. Ale o usterkach tych silników i wszystko powiem w innym odcinku, bo to będę mówił rok za chwilkę. Słuchajcie, nie przejmujcie się, bo wszystkie te informacje
opiszę w opisie filmu. Także jak czegoś nie zrozumiałeś, to postaram się tam właśnie wszystko w opisie filmu ładnie rozpisać, rozrysować, kiedy żeliwny blok, kiedy aluminiowy blok, kiedy jaki wtrysk, kiedy jaka turbina. Także o to się nie martwcie. Postaram się to wszystko tam wyjaśnić. Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś w tym filmie, muszę to powtórzyć jeszcze wam kilka razy podczas tego filmu. Pamiętajcie, to nie był tylko pierwszy raz. I słuchajcie, te silniki wszystkie super. No i montowane właśnie w tych wszystkich X-ach, w tych wszystkich piątkach, X-trójkach, X-piątkach, we wszystkim dookoła, co wtedy wychodziło. Super fajny silnik i słuchajcie, on się skończył. Oprócz E60, on się skończył w 2005 roku. Także każdy samochód już po 2005 roku już nie ma tego silnika. Jest jeden jedyny, ta właśnie E60 z biturbem 272 konie, która jeszcze przez rok pchana była. I to jest wszystko. I nie wymyślajcie sobie jakichś tam dziwnych innych rzeczy, że wy w poliftach macie żeliwny blok, no bo to trzeba się popukać po głowie. Jedyny polift, to rocznikowo polift, który ma, można powiedzieć, że polift, bo jest rocznikowo, nie jest żaden polift, ale on rocznikowo 2006, to jest właśnie E60 i to jest koniec, nic więcej nie ma. I słuchajcie, przychodzi rok 2005 i w rok między 2005 i 2010 jest silnik M57N2, to jest ten właśnie, co się wszyscy kłócicie i nie wiecie, na pograniczach tych lat to, co ma. To jest silnik już zmodernizowany, ma tą dwójkę na końcu. E65 po lifcie, nowa X5, E70, X3 to już tam w ogóle do końca, bo X3 produkowana do którego? 9 czy 10 roku, tak? Szóstka, BMK, wszystkie te samochody mają już tego aluminioka, czyli słuchajcie, M57N2 jest na aluminiowym bloku. Wbijamy sobie do głowy młotkiem, M57N2, aluminiowy blok i to jest to, co tak wszyscy się rozrząd urywa. No dobra, urywa się rozrząd, no. Urywa się rozrząd, jak się przekręci 4 razy w koło miliona. Ja wiem, 200 tysięcy miał kolega i mu się urwało. Tak, tylko że kolega miał 200 tysięcy na liczniku i był 16 właścicielem samochodu. A co było wcześniej? Nie wie nikt. Także przy 200 tysiącach może te rozrządy w tych samochodach by się chciały urywać, gdyby olej przez ten okres był wymieniony raz. No to może tak, no to każdy by się urwał, bo tak też jest. Słuchajcie, z tymi rozrządami to trzeba zrobić całkowicie inny odcinek, bo na to, czy on się urywa, czy nie urywa, ma wpływ całokształt tego wszystkiego i na pewno trzeba o tym porozmawiać, bo to jest po prostu temat rzeka i nikt nigdy nie dał, nie chce dać jasnej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje i czy w ogóle tak się dzieje. Ja mam w mojej piątce, jak oglądaliście moje odcinki ze 60-ką, ja mam E61, mam kombi, ja mam ten silnik na aluminium bloku, ja mam wszystko oryginalne w tym silniku, ja mam 350 tysięcy kilometrów. Na razie jeszcze się nie chcę urywać. Także opowiem to w innym odcinku na pewno. I słuchajcie, M57N2 to jest silnik na aluminiowym bloku, właśnie z tym rozrządem, co wszyscy się go boją, aczkolwiek rozrząd jest identycznie ten sam, co w innych tych starszych modelach. Także klapki wirowe są ulepszone, w tych silnikach są polepszone, mają taką metalową ramkę dookoła. Jak wyciągniecie, to one po prostu już się nie mają prawa urwać, nie urywają, chyba że już naprawdę jakieś tam straszne rzeczy w tym motorze się dzieją. One jedynie co to się rozszczelniają i kolektor się poci, cieknie, dlatego też ludzie wyrzucają. Osobiście ja też już ich nie mam. Wtryski w tym samochodzie są całkowicie zmienione, wałki rozrządu są zmienione, bo są puste w środku. Korby, tłoki, tam jest wszystko już pozmieniane. Jest zmodernizowany, ulepszony, ale to już nie jest to, co na żeliwnym bloku. Na żeliwnym bloku to jest, słuchajcie, jak żeliwna wanna. Tam jest po prostu koniec, jak w hucie stali. Tak, tam jest silnik idiotoodporny, ten M57N na żeliwnym, do wszystkiego. A M57N2, ten na aluminiowym bloku, no niestety już nie jest... No może nie, jest super, ale już jest taki bardziej troszeczkę delikatny. A potem wszystkie silniki w następnych latach już są naprawdę bardzo delikatne. Także tutaj trzeba bardzo uważać. I też w tym silniku jest błąd taki, że oni zrobili interwały co 30 tysięcy km wymiany oleju. To jest wielki błąd. Trudno, silnik fajny, super, troszeczkę lżejszy przez to, że aluminiowy, rozrząd jest tutaj z przodu, także to się nie bójcie, bo te silniki do 2010 roku praktycznie są takie same i się tam nie zmieniło, jeżeli chodzi o kształt i budowę silnika, nic. Turbo sterowane elektrycznie, wtryski piecoelektryczne. W tamtych, o widzicie, jak to 1000 informacji, znowu się zapomniałem powiedzieć, w tamtych wcześniejszych silnikach M57 i M57N wtryski cewkowe, czyli elektromagnetyczne, starodawne, naprawialne, tanie, bezproblemowe. Po lifcie M57N2 wtryski piecoelektryczne, już nienaprawialne raczej, ale wymienialne. Jeżdżą duże przebiegi, tylko trzeba dbać o paliwo, o filtry, jeżdżą duże przebiegi. Wydajność wtrysków do 450 koni, tyle, nic nie zmieniamy. I
Druga, następna rzecz. Bardzo dużo razy się spotkałem, żeby zmienić sobie wtryski do 231 koni, założyć sobie wtryski od 286, będzie lepiej, że mocy będzie więcej. Słuchajcie, bzdura nad bzdury, wtryski są te same, te samiusieńkie, także nic nie wymieniajcie, bo to jest tylko opowieści dziwnej treści. Turbo sterowane elektrycznie. Cięgiełko często spada i ludzie jadą 120, but, a tu nie ma buta, nie, auto nie jedzie. Cięgiełko sobie spada, bo się tam zawleczka taka wyrabia, ale mówię, o takich usterkach tych silników to opowiem w innym odcinku, bo mało czasu. Silnik V60, V65, w każdy X-ach pierdu. Fajny, moc można spokojnie kręcić, ale to o tych mocach, co można kręcić, co nie można, to wam powiem też w innym odcinku, bo widzicie, to czasu brakuje. Seryjnie tak 280, 290 koni, to samo co wcześniejszy silnik, na seryjnych gratach bez problemu. Tu chodzi bardziej o turbo, bo układ tryskowy jest wydajny mega, chociaż w M57N wsadzili już pompę tryskową, słuchajcie, nie wiem dlaczego tak zrobili, słabą taką R70, taką jak w dwulitrowym E46. E46 chyba E46 318, no często takie, no ta pompa jest po prostu w słabych silnikach, co to, no i tam działa, i wsadzili tutaj, czemu? Bo w M57N jest pompa taka mocna, wydajna do 450 koni R90, a czemu tak zrobili, że to wsadzili? No po prostu, no taki mieli pomysł, tak wsadzili, to wystarczało i jest okej. Muszę wam, moi kochani, wszystko napisać w opisie, tam wszystko będzie opisane, wszystko będzie dokładnie poukładane, kiedy jaki blok żeliwny, aluminiowy, jakie wtryski, co, to wszystko będzie w opisie. Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś z filmu, ładuj do opisu, tam powinno być wszystko opisane. A jak coś, pisz w komentarzach, czego potrzebujesz, a ja postaram się na to odpowiedzieć. Teraz to było ostatni raz. Te silniki występowały jeszcze z mocą właśnie 286 koni, z biturbem, podwójna turbina, te podwójne turbiny są podciśnieniowe, jakby ktoś pytał. Moce w tych silnikach M57N2 231 i 235 koni, tyle, no i 286 to już troszeczkę tam pozmieniane troszkę. Aczkolwiek silniki też fajne, super, bardzo fajnie przyjmują moce, tuningi do tych 280-290 koni. Każde te silniki przyjmują moc normalnie z samego programu, oprócz silnika M57, tego pierwszego, który był dawno, dawno temu, 98-2002. Tamten takiej mocy nie przyjmie. Te już następne od 2002 do 2010 z samego programu przyjmują moc, czyli z samego chip tuningu, przyjmują moc średnio, można śmiało, 280 koni, dmuchają, turbo wyrabia, wszystko wyrabia. Jeżeli chcecie coś więcej, trzeba ingerować, najczęściej tylko ingerować w turbinę, żeby była hybrydowa, większa, żeby więcej po prostu pompowała, bo układy wtryskowe w tych silnikach wyrabiają spokojnie do tych 330 koni, nawet więcej. Także jest bardzo dużo informacji na różnych zagranicznych forach, jak ludzie kręcą te silniki bardzo wysoko, naprawdę bardzo wysoko. I to się da. Ten silnik to znosi, jeździ, nie ma problemu żadnego. Jest po prostu kot. Ten silnik jest po prostu kotem. Naprawdę. Uwielbiam ten silnik. Mam V8 w siódemce, mam tego 3-litrowego diesla w piątce. Jest po prostu, kurde, no w każdym aucie można go mieć i w każdym aucie będziecie zadowoleni. A w trójce, w 90 lata w kupei, lata nad ziemią. Fajny silnik, fajny motor. Także wydaje mi się, że udało mi się to jakoś przekazać. Musicie, proszę was, piszcie w komentarzach, co dokładnie, o czym jeszcze raz wytłumaczyć, co dopowiedzieć, co powiedzieć, bo nie da się tego w jednym odcinku. I pamiętajcie, zawsze jak chcecie wychodzić powyżej 300 koni, trzeba sprawdzać też skrzynie biegów, bo tam też są do pewnych newtonometrów. Skrzynie biegów potem w tych następnych, bo w tych pierwszych powiedziałem z ziemoska, potem już jest ZDF, ZDF6, tak, 6HP26, także ona wytrzymuje do 700 N, także te moce też trzeba tak wykalibrować, żeby się nie posypała, potem też trzeba zmieniać skrzynię. No jest dużo modyfikacji, wiecie, jak chcecie auto zmienić, żeby było super turbo szybkie, trzeba dużo rzeczy zmienić. Także tyle, no. Jeżeli coś, tak jak powiedziałem, chcecie więcej informacji, bo to jest tak ciężko wszystko ogarnąć, bo musiałbym czytać z kartki. A jak widzicie, tutaj po całej mojej rozdzielczej desce, o proszę, 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 nie ma żadnych materiałów dydaktycznych i pomocniczych, więc to wszystko tu. Jak coś mi się tam gdzieś wysypie, no to wiecie, czegoś nie powiedziałem, na pewno. Coś mogłem się pomylić, na pewno. Także proszę o wyrozumiałość i proszę pisać w komentarzach, o czym mówimy, czego nie zrozumieliście, co chcecie więcej wiedzieć.
Tak. Także jeszcze raz, żeliwny blok do 2005 roku i dajcie święty spokój. Potem już nie ma tych żeliwnych bloków. Dajcie święty spokój. Tylko we 60, 272 konie. W innych grzybankach już nie ma. Także nie doszukujcie się siódemki poliftowej, żeby trafić na okazję z żeliwnym blokiem po lifcie. Nie trafisz. Pozdrawiam serdecznie. Łapki w górę, subskrypcje. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, oglądamy dalej, bo zbierałem się z tym, obiecałem ten odcinek, a zbierałem się z nim jak sójka za morze. Ale to nie dlatego, że nie chciałem opowiedzieć, bo wiem, że dużo ludzi chciało o tym usłyszeć, tylko dlatego, że ciężko to jest po prostu powiedzieć wszystko naraz jednym słowotokiem. No, wiecie, a skąd ten słowotok? Nie wiem, no po prostu, jak się tu włączę, to się ciężko zamknąć. Pozdrawiam serdecznie, pa, pa.